Witam wszystkich. Witamy na naszym kanale. W tym filmie wspomnę o 10 typowych problemach, na które narażone są pojazdy Chevrolet Trax Sport Utility w latach 2013 do 2022. Numer 1. Zawór zwrotny kolektora dolotowego znajdujący się wewnątrz kolektora dolotowego pod rurą obejściową PCV pokazany na ekranie może odłączyć się od kolektora dolotowego. Powodując zużycie oleju silnikowego w niektórych modelach z lat 2013-2019 wyposażonych w silnik benzynowy o pojemności 1,4 litra. Ten obraz przedstawia przejście pod rurą obejściową PCV z zaworem, nadal na miejscu. Jeśli brakuje zaworu, należy wymienić kolektor dolotowy. Firma Dorman Products produkuje zamienny kolektor dolotowy wyposażony w plastikowy element, ustalający pokazany na ekranie. CO zapewnia, że zawór zwrotny pozostaje na swoim miejscu, rozwiązując ten problem na stałe. Numer 2. Kiedy wcześniej wspomniany zawór zwrotny odczepi się, powoduje nadmierne podciśnienie. Problem ten powoduje uszkodzenie membrany zintegrowanej z kołpakiem PCV pokrywy zaworów widocznym na ekranie. Powoduje to nierówną pracę na biegu jałowym i wahanie z powodu dodatkowego powietrza wlatującego do silnika. Które nie zostało zmierzone przez czujnik masowego przepływu powietrza, a ECM zwykle przechowuje kod P0171. Numer 3. Obudowa turbosprężarki w niektórych silnikach benzynowych o pojemności 1 kwietnia litra jest podatna na pękanie w porcie zaworu odpływowego, jak pokazano na ekranie. Dalsze rozszerzanie się pęknięcia może spowodować przedwczesną awarię turbosprężarki. Numer 4. Obszar tłoka, który utrzymuje pierścienie tłokowe w niektórych modelach z lat 2015 do 2019 jest podatny na pękanie, ten problem powoduje, że silnik zużywa olej silnikowy, a silnik doświadcza nierównej pracy na biegu jałowym i słabego przyspieszenia z powodu przerw w zapłonie cylindrów. Uszkodzony tłok jest podatny na uszkodzenie ścianki cylindra, co powoduje konieczność odbudowy lub wymiany silnika. Numer 5 Niektóre modele 2017 do 2019 zostały wycofane z USA, ponieważ przednie dolne wahacze w pojazdach, których dotyczy ten problem, nie zostały prawidłowo zespawane. Naprawa polegała na wymianie wadliwych wahaczy na nową zaktualizowaną część. Numer 6. Pompa wody w niektórych z tych pojazdów wyposażonych w 1.4 Litrowy silnik benzynowy jest podatna na wycieki płynu chłodzącego między 150 000 a 180 000 km i wymaga wymiany. Numer siódme. Buty CV są podatne na rozdzieranie się z biegiem czasu, powodując przedostawanie się brudu i wody, co powoduje uszkodzenie przegubu homokinetycznego. Numer ósme. Niektóre z tych pojazdów wyposażonych w silniki benzynowe o pojemności 1 kwietnia litra są podatne na gromadzenie się węgla w portach dolotowych i wokół zaworów dolotowych. Zaleca się, aby wykwalifikowany warsztat czyścił porty wlotowe za pomocą łupin orzecha włoskiego napędzanych sprężonym powietrzem co 150 tys. km, aby usunąć węgiel i zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się. Numer 9. Plastikowy wylot wody i plastikowa obudowa termostatu w niektórych z tych pojazdów są podatne na wycieki płynu chłodzącego na odcinku od 120 000 do 170 000 km i wymagają wymiany. Numer 10. Baterie wewnątrz czujników TPMS z czasem tracą swój ładunek, powodując zapalenie się kontrolki TPMS na tablicy rozdzielczej. Wymiana starych czujników TPMS na nowe i zaprogramowanie ich w pojeździe rozwiązuje problem. To są dziesięciotypowych problemów, na które narażone są pojazdy Chevrolet Trax Sport Utility w latach 2013-2022. Miłego dnia!